jazz.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia z 3 Polskiego Radia w Warszawie, Andrzej Zieliński. Za nami w dwójce tydzień z perkusją, bo to długie 7 dni, w których no, trzeba przyznać, że stężenie perkusistów na metr kwadratowy naszej anteny było większe niż dotychczas miało to miejsce. Zaczęliśmy od zeszłego tygodnia, od koncertu cyklu jazz.pl, w którym wystąpił Bernard Massey ze swoim septetem, w którym to septecie 5 z 7 muzyków to byli perkusiści. Gdyby tego było mało, od poniedziałku w cyklu Zapiski ze współczesności o 12.45 Kazimierz Jąkisz opowiadał o swoim życiu, opowiadał o swojej karierze muzycznej. Legenda polskiej perkusji, pierwszy polski lider perkusista właśnie, który założył swój własny zespół jazzowy. I dzisiaj wielki finał tych 7 dni z perkusją w roli głównej. Był weteran jazzu Kazimierz Jąkisz, było średnie pokolenie, czyli Bernard Massey, Dominik Bukowski i wielu innych muzyków. To czas na najmłodsze pokolenie, debiutanta. Stanisław Aleksandrowicz to muzyk, który przyjechał do nas z Poznania, który wcześniej miał być skrzypkiem, proszę Państwa, ale jednak zdecydował się, że to perkusja będzie tym najważniejszym instrumentem w jego życiu. Pokochał jej energetyczność w jazzie, ale też i w muzyce poważnej, dlatego że studiował klasykę przez bardzo długi czas. Pracę magisterską napisał na temat problematyki czasu w muzyce. No i z tej problematyki czasu w muzyce bardzo szybko poprzez wnikliwość i tak zwany research przeszedł do problematyki czasu w fizyce teoretycznej czy w skomplikowanej matematyce. Jak nie trudno się domyślić, to była prosta ścieżka do Alberta Einsteina i teorii względności. Nie wiem jak, ale udało mu się połączyć inspirację fizyką z muzyką jazzową, z improwizacją. Proszę mnie nie pytać. Nic na ten temat nie wiem, ale z pewnością coś na ten temat wie Stanisław Aleksandrowicz i jego zespół. A przede wszystkim wie to muzyka, którą stworzył. Piękna suita złożona z wielu części, którą dzisiaj Państwo usłyszą. Ale zanim wybrzmi ta suita, która nazywa się Teoria Względności, taką nosi nazwę, i to proszę Państwa też będzie premiera albumu debiutanckiego tego perkusisty. Wcześniej oczywiście, jak to w naszym cyklu, hołd złożony Ukrainie, Dumka Kołomysenki, którą zaprezentują członkowie kwintetu Stanisława Aleksandrowicza, czyli Maciej Kociński, Wojciech Braszak, Flavio Gulotta, Patryk Rynkiewicz i lider Stanisław Aleksandrowicz na perkusji. Thank you.
Thank you.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Wykonaliśmy dla Państwa pierwszą i drugą część z suity Teoria Względności, a teraz wykonamy dla Państwa piękną ukraińską pieśń o nazwie Stradalnaja Maty, czyli Matka Cierpiąca. Gramy dziś dla Państwa w składzie Patryk Rynkiewicz, trąbka. Maciej Kocin-Kociński, saksofon. Wojciech Braszak, saksofon oraz flet. Flavio Gullotta, kontrabas. Ja nazywam się Stanisław Aleksandrowicz i gram na perkusji. Bardzo dziękujemy. Thank you.
Thank you.
Bardzo, bardzo dziękujemy. To była Stradalna Yamaty oraz trzecia część suity Teoria Względności. Teraz nastąpią kolejne części, czwarta, piąta i szósta. Przypomnę, grają dziś dla Państwa Stanisław Aleksandrowicz Kwintet w składzie. Tym razem od drugiej strony Flavio Gullotta, kontrabas. Wojciech Braszak, saksofon oraz flet. Maciej Kocin-Kociński, saksofon. I Patryk Rynkiewicz, trąbka. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować programowi drugiemu Polskiego Radia za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że nasza premiera koncertowa naszej najnowszej płyty może mieć miejsce w tym pięknym studiu. Bardzo się cieszę. Tak jest. Teraz część czwarta. Teoria Względności, Stanisław Aleksandrowicz Kwintet. Thank you.
Premiera w cyklu Jazz.pl. Stanisław Aleksandrowicz. Jazz, fizyka, czas, rytm. Wszystko zespolone w jedno. Wszystko odnoszące się do teorii względności Alberta Einsteina. Gdybyśmy mieli takie premiery i takie debiuty w polskim jazzie co tydzień, to byłoby cudownie. Proszę Państwa, tu program Drugi Polskiego Radia. Jeszcze przez 7 minut na antenie będziemy mogli słuchać koncertu Stanisława Aleksandrowicza i jego kwintetu. Później będziemy wciąż, ale w streamingu wideo na Facebooku i YouTubie Dwójki. Koncert realizują akustycznie Leszek Kamiński, Michał Bereza i Jacek Gładkowski. Zapraszam do słuchania i do oglądania. Andrzej Zieliński. Thank you.
Wielkie brawa! Stanisław Aleksandrowicz Quintet. Fabio Gulotta na kontrabasie. Wojciech Braszak na saksofonie tenorowym i na flecie. Maciej Kociński, saksofon tenorowy. Patryk Rynkiewicz, trąbka. I lider Stanisław Aleksandrowicz. Wielkie brawa! Państwo kłaniają się też na trzy. Premiera koncertowa albumu Teoria względności w cyklu jazz.pl.
Ja nie będę przeszkadzać Państwu w tych oklaskach. Stanisław Aleksandrowicz raz jeszcze. Bardzo dziękujemy. Zupełnie niespodziewanie jesteśmy przygotowani na taką ewentualność i zagramy dla Państwa jeszcze jeden utwór, który już Państwo mieli okazję usłyszeć. Zapraszamy.
Stanisław Aleksandrowicz Quintet. Myślę, że to bez dwóch zdań jeden z najgłośniejszych debiutów ostatnich kilku miesięcy w polskim jazzie. Myślę, że mogli Państwo być świadkami historycznego pierwszego koncertu tego artysty z tym materiałem, bo już w niedługim czasie będą grać na największych salach europejskich jazzowych festiwali. Jestem o tym przekonany. Dziękujemy bardzo za przybycie, dziękujemy za oglądanie nas przy pośrednictwie streamingu wideo na Facebooku i YouTubie Dwójki. Za tydzień w cyklu jazz.pl Jacek Kochan. Koordynatorką i pomysłodawczynią cyklu jazz.pl jest Małgorzata Małaszko. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Ja nazywam się Andrzej Zieliński. Do usłyszenia, do zobaczenia.